Przed Lechem Poznań kolejny sparring. W sobotę pod maciasko, Maciaskorzy po pełnym emocji spotkaniu pokonali 4 do 2 panik Ostrawa. We wtorek kolejusz zagra z zespołem z Macedonii. Rywalem Lechitów będzie KF Szkupi. W poprzednim spotkaniu trener dał pograć niemalże całej kadrze. Jednym z tych, których na Morawie zabrakło, był Artur Sobiech. Opinie kibiców by zapłonęły, jeśli Artur Sobiech nie pojawiłby się. W tym spotkaniu, bo wtedy już ewidentnie trzeba by było ze strony klubu przekazać jakiś komunikat, że jest to najprawdopodobniej jakaś kontuzja uraz, bo jeżeli takiego komunikatu by nie było, to wtedy wiadomo, że mogłoby coś, moglibyśmy wszyscy coś myśleć o jakimś drugim dnie. ale tak, spodziewam się też że Amarala czy Krzysztofera Welda Niekoniecznie. Na pewno Pedro Reboczo mógłby dostać swoje minuty. Wielu kibiców chciałoby jednak zobaczyć w akcji nowy nabytek kolejorza. Czy Maciej Skorża wysłucha próśb ze strony sympatyków Lecha? Jeśli będzie widział, że, że ten, to przygotowanie przede wszystkim fizyczne jest na dobrym poziomie, to dostanie swoje minuty chociażby. Nawet niekoniecznie 45 minut, ale, ale gdzieś, gdzieś może 30 minut, 20 żeby zaprezentować się poznańskim kibicom. Jego ewentualny występ w zbliżającym się meczu jest o tyle ważny, że Maciej Skorża musi zacząć układać sobie już zimą to, jacy skrzydłowi będą grać od pierwszych minut w pierwszych kolejkach drugiej rundy. Nietykalny wydaje się być Jakub Kamiński. Inaczej sytuacja wygląda z Adrielem Baluą. To są zawodnicy o podobnej charakterystyce. Być może i Adriel Balua i Christopher Welde bardzo dobrze czują się w tych fazach przejściowych, w kontrataku alech tych kontrataków Pomimo tego, że miał kilkanaście, to jednak większość, część czasu spędza w ataku pozycyjnym. Jestem ciekawy tutaj, jak Christopher Welde ewentualnie będzie się odnajdywał. Ale tak, Bor bardzo mocno kibicuje i myślę, że z punktu widzenia Macieja Skorży bardzo dobry ruch. Jeśli Welde wystąpi we wtorkowym meczu przeciwko KF Szkupi, to z pewnością wszystkie oczy będą skierowane właśnie na 22-letniego Norwega. Początek spotkania o godzinie 3. 13. Retransmisja z tego meczu emitowana będzie od 22:10 na antenie Fan Club TV.